Hej, dzisiaj trochę nietypowy, ale bardzo dobry news. Jest skierowany trochę do osób, które lubią pisać, że Ninjago skończyło się na sezonie 7 albo na sezonie 10, nie oglądając, nawet nie dając szansy powstaniu smoków. Mianowicie nasz nowy serial dostał właśnie swoją pierwszą nagrodę i to w niebyle jakiej kategorii. Ostatnio, dokładniej mówiąc 8 lipca, Doc Wyatt, czyli jeden z głównych scenarzystów Powstania Smoków, udostępnił na swoim profilu bardzo radosną nowinę. Nowe Ninjago wygrało właśnie swoją pierwszą nagrodę, nagrodę Leo. Już jakiś czas temu informowałem was, że Powstanie Smoków zostało nominowane do tej nagrody, ale teraz mamy oficjalną wygraną w jednej z kategorii. Jest to kategoria Najlepsza reżyseria serialu animowanego i dotyczy ona, dokładniej mówiąc, odcinka Kraina Rzeczy Zgubionych z sezonu pierwszego. Teraz posłuchajcie, nie robiłbym na ten temat filmu, tego, który teraz oglądacie, gdyby ta nagroda była przyznana w innej kategorii. A to dlatego, że stare Ninjago, czyli sezony od 1 do 16, czy jak tam kto woli inaczej liczyć, to do 15, nigdy nie wygrały nagrody za reżyserię lub scenariusz. Owszem, zdarzały się nominacje, ale nigdy nagrody. Stare Ninjago wielokrotnie zdobyło nagrody za dźwięk, za animację, za edycję wideo i to jak najbardziej również zasługuje na podziw, ale tutaj Powstanie Smoków robi naprawdę pozytywne wrażenie. I już nieraz, przede wszystkim tutaj na YouTubie pod moimi filmami, spotkałem się z komentarzami, że Ninjago skończyło się na sezonie 7 lub na sezonie 10 i wszystko co nastąpiło później nie jest warte oglądania. Szkoda tylko, że większość osób wstawiających takie komentarze na pytanie, czy oglądali Powstanie Smoków, odpowiada, że nie. To zawsze mnie zaskakuje, jak można oceniać serial, nawet nie dając mu szansy, nawet nie oglądając ani jednego odcinka. Już wielokrotnie to powtarzałem. Powstanie Smoków jest zupełnie inne niż dawne Ninjago. Ma nowych bohaterów, a sam świat, w którym wszystko się rozgrywa, jest też dość mocno zmodyfikowany. Ale nadal jest to bardzo dobry serial, który poza niesamowitą animacją i efektami specjalnymi, zachwyca także scenariuszem i przede wszystkim, w mojej opinii, zwrotami akcji. Stare Ninjago pomimo swojej świetności nie było planowane za bardzo do przodu, widać to szczególnie po pierwszych sezonach. W Powstaniu Smoków ta podróż od razu jest zaplanowana na kilka lat do przodu, co sprawia, że po prostu fabuła jest bardziej wciągająca, bo twórcy mogą sobie ją lepiej przemyśleć. Dlatego jeśli jest tutaj ktoś, kto nie spróbował Powstania Smoków, albo macie jakiegoś znajomego, który go nie oglądał, to myślę, że warto zachęcić, bo to jest po prostu dobry serial. Wracając do tematu nagrody, to dla nas dobra wieść i nie tylko twórcy Ninjago powinni się cieszyć, my też powinniśmy się cieszyć, bo Ninjago dzięki takim sytuacjom zdobywa większy rozgłos i rozpoznawalność, a to z kolei może przełożyć się na fakt, że będzie trwać jeszcze dłużej. Na razie na pewno nie musimy się martwić o jakiś rychły koniec serialu, bo radzi on sobie nadzwyczaj dobrze. To już wszystko na dziś. Zachęcam was do zostawienia swojej opinii w komentarzu i dziękuję serdecznie za uwagę. Do zobaczenia.